Cześć, z tej strony Gold TV. Witam was bardzo, bardzo serdecznie na 13 odcinku z serii GTA 4. Dzisiaj będziemy kontynuować misję. To jest ta półgonetka taka z pieniędzmi. Nie będę jej rozwalał, bo będziemy mieć niepotrzebnie policję. Ale dzisiaj specjalnie się przejedziemy do Francisa. Ponieważ będą nieznane numery, przed chwilą do mnie dzwonił. No i chciałem, żebyście też usłyszeli. No i oczywiście Michelle. Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It is very important that you be there. Goodbye. No to tym się zajmiemy najwyżej w następnym odcinku, bo będziemy robić na zmianę tę misję u tego drugiego, bo tam też jest trochę misji i teraz w sumie poświęcimy, można powiedzieć, ponad jeszcze 10 odcinków na kończenie tego wszystkiego. No i później będą już tacy, nie wiem, bogatsi ludzie Rusi. Sorry, Brucey, I can't roll with you at the powerboat right now. Another time? All right, Envy, if that's how you're playing it, we're gonna hang real soon, though. No teraz na pewno się z nim nie spotkamy. Chciałbym, żeby ten nieznany numer do nas zadzwonił. W sumie nie wiem, czy to nie jest już Paki. Bo Pakiego też będziemy mieć do roboty. No i niestety muszę tą policję zgubić. Dobra. Ale dużo tych ciężarówek jeździ. Wyjątkowo dużo. Dobra. To już zróbmy tę misję tego Francisa, bo tam mamy dużo. Najwyżej później do nas. A, jednak. No wiedziałem. You mean I saved your ass? Well, if I'd have known it was such a big deal to you, I would have asked you to let them kill me. Anyway, if you're in need of extra funds, I'm in need of a good man. Come over to Mama's on Savannah Avenue in Meadows Park. I'm always in need of money. See you there. No i będziemy w końcu mogli robić te napady. Znaczy napad jeden, ale dobra. Ostatni kandydat. Have a nice day. Hey, Jimmy, how you doing? Come on, Jimmy, let's go to my office. Okay, that's it, Jimmy, sir. You're undercover. Oopsie-daisy. Hey, Chief. Hey, Mitch, looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. I could use a drink. You? No. The motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Oh, man. Sure. Listen, where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? Now, people don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. Big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough! Enough. Sorry. Look, the guy's name is Tom Goldberg.
Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not in the showers, a job interview. Then, you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Okay. I will email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man! Coming from you, that means a lot. It does. Dobra. Zatem jedziemy do tej kawiarni, kawiarenki, nie wiem jak można na to mówić. To jest kafejka, jakoś tak. Dla Parkiego w sumie teraz nie wiem, bo na pewno będę robił misję dla Francisa do końca. Jak skończymy misję Francisa, to nie wiem, czy zacząć misję Parkiego i je skończyć, czy zacząć u tego URL. Chyba jednak u Parkiego, bo muszę zdobyć te pieniądze na tym napadzie, a no Paki naprawdę tam dużo hajsu będzie płacił też za te misje i u niego te misje są przyjemne w ogóle. Wszystkie tam misje są, można powiedzieć, u niego chyba będziemy mieć 3 albo coś w tym stylu. Dawno nie byliśmy tutaj. Chwilka, co mamy dokładnie zrobić? Dobra. Możemy wyjść. Dobra. No to może zacznijmy już dla tego URL papier, czy jakoś tak. Oni tam się będą nazywać. A idealnie po misjach po Francisa będziemy robić tego Pakiego. W wolnych chwilach będziemy na pewno robić tę misję u tych gości. Nie wiem, nie chcę kłamać, ale u nich są chyba 4 misje. Ale naprawdę nie wiem, nie jestem pewien. Ale Niko, powiem tak. Na końcu gry jest takie coś. To lecimy. Jeśli nie zadzwoni Mallory, to oznacza, że zrobimy u nich misję. I dzisiaj chyba tylko powiem, że będziemy ratować Romana. Zło jest dobrem. Hi.
Listen, I know what you must be thinking, but don't bother. I'm sorry, but I don't see how you know what I must be thinking. You've killed people. You should be dead yourself. Or inside. You're just lucky it was me and not someone else who got their hooks into you. I'm sorry that I lied to you. And weirdly, in some ways, you're a nice guy. Better than the creeps I normally date. But you're damaged goods. No doubt. Let's go. In here. Salute? Eat my ass, buddy. I'm up for the promotion, and you're not. What the hell are we doing here? We're going to meet someone. Sounds fun. You know, you and your cousin, you should get out. What you're looking for, you won't find. Feds are all over it. Crime is done. You've watched too many movies. Whatever you say, Michelle. Or whatever your name is. It's Karen. My name is Karen. Interesting. And you whore for the government. I kind of like the honesty in that. I have a clear conscience. How very lucky for you. In here, office 396. Hi there. Here he is. I can see that. Thanks, Karen. Hey, cheer up. You did good. You'll get a Sammy, if you care about that sort of thing. Thank you. So, Mr. Bellick, quite a file, quite a story. Who are you? FIB? The FIB? Do I look homosexual? Do you think I care about the Sammy Johnson? Now, you can't always tell who the good guys are. I'm not a good guy, but I'm fighting with them. And guess what? So are you. Hooray. That's the spirit. Nothing like a bit of sarcasm when someone's got you by the balls. Now, I need you to find something out for me. Find out everything you can about a man called Oleg Minkoff. He lives on Iroquois, back in Hove Beach. And if I say no? I hand your file over to those cretins in the FIB, and organized crime has dealt another serious blow. Go to his house. Any problems, call this number. What's your name? Not relevant. Call me. Very soon. Go. And hey, welcome to America. Baskala Stala Dejava. Bushka. No, tutaj widać, że oni znają wszystko, Niko, że był Serbem. Dobrze powiedziałem? Serbem? Chyba dobrze, nie wiem. Łe. Weźmy sobie już tą taksówkę od Romana. Mój Boże, dobry. Ta misja jest nawet spoko chyba, ale resztę odcinku przeznaczymy na jakieś fajne ciuchy, które już będą nam służyć do końca gry. Jakieś garnitury, coś w tym stylu, bo ja będę w garniturze do końca gry chodzić. Więc... No bo tu w GTA nie ma za dużo strojów. Mr. Minkoff? Anybody here? What have you got for me? Not much. He keeps a clean house, he's got a computer. Check his email. Call back with any information that would indicate his current whereabouts. Dobra. There's an email that says he's meeting someone at Tulsa Street in Hove Beach. Perfect. I'll send someone to pick up the hard drive. You go to Tulsa Street. Eliminate Minkoff. Whoa, killing is very different from gathering information. You are acting in the interest of your new countrymen and keeping yourself out of prison. For once, this is a murder you don't have to feel confused about. Dispose of Minkoff, then call me. Akurat on jest blisko, więc sobie podjedziemy.
ogóle wszystko chyba się stało już, znaczy zaczęła ta historia od Vlada. Jeśli ktoś nie wie, kto to był Vlad, to zapraszam na 5 odcinek, bo tam wszystko się wyjaśniło i zaczęło, można powiedzieć. Василий, спасибо, что пришел. Олег, ты испугал меня. Я даже подумал, что ты человек. Все, он меня дожидался. Пока, братан. No... Typowy Rosjan. Powstrzymaj go, ale... Nie ma nic, żeby go zabić, więc nie wiem w sumie co zrobić. Kurczę. Nie wiemy. No nie, bo jak to... Powstrzymaj go, no jak można powstrzymać? Wow. Kawnicy. Kilka zaraz tam doczytamy. Minkoff is dead. The country is safe. Not by a long shot, smarthead. Nothing is safe. No one is safe. Maybe something has been averted. Maybe delayed. I'll be in touch. Goodbye. No to chyba niedługo będziemy mieć tych prawników, bo Francis nam kazał tak, żeby to zrobić. Na razie musimy, można powiedzieć, się ich słuchać. Weźmy sobie, pojedźmy do tego Perseusa, bo tam podobno są te ubrania. W ogóle mamy tyle kasy, 60 tysięcy już. Naprawdę to jest sporo. Znaczy, tyle ile dostaniemy od Pakiego, no to jest mało, ale... Bo tam chyba nawet 400 tysięcy dostaniemy, albo 300. Coś w tym stylu. Ale chciałbym w tej grze zdobyć 500 000 Mallory. No a z Romanem, no coś się stało, nie powiem wam, ale no kurczę, złapie mnie tu ta policja. Wiedziałem, ale było blisko, żeby nie, no. To jest normalnie chamstwo. I to jest, jeszcze jest komisariat. Ej, no ja sobie jadę samochodem, a gość do mnie celuje normalnie. Na pewno pomyślisz sobie, a zatrzymie się, bo gościu do mnie celuje. Nikomu. Ja cię, ale idealnie to zrobiłem. W ogóle tutaj jest gdzieś samochodowy salon, gdzie byśmy mogli jakąś fajną puchkę ukraść. No czas już powoli się zbliża k końcowi, żebyśmy zakończyli na dzisiaj. No ale tego, well, Playboy. Nico, tell me it weren't you that shot up the strip club in Bohan. You asked me to help out Dwayne. That's what I was doing. Don't help him out when it fucks up my business interest. Damn, son, that ain't cool. No i teraz właśnie się zaczynają te problemy. Mówiłem już o tym, jak z Dwayne'em. Coś tani ten garnitur. Myślałem, że będą lepsze. 2000. Za 2. Nie no, ale chciałbym jakiś taki
Mam pewien plan, ale... Nie no. Wezmę jednak ten, bo ten jest chyba najładniejszy. Albo nie, nie ten. Z drugiej strony jest taki... Nie, to jest ten sam. A tutaj... Tutaj jest jaki? O, no to ten. Dobra, no to jedziemy do tego UL. Ale na początku weźmiemy sobie fajne autko. Tych prawników chyba zrobimy sobie następnym razem. Chociaż nie wiem, czy teraz nie skończyć, bo naprawdę jeśli zadzwoni do nas Mallory, albo nawet Playboy, no to naprawdę będzie ten odcinek przedłużony na maksa. Bo u tego UL będziemy mieć jeszcze... Jezu, 4 misje. Aż. A u Pakiego, tak jak mówiłem, 3. Na razie musimy z tymi prawnikami się... rozprawić. No dobra, no to jadę tutaj teraz do tego UL, czyli Liberty City, coś tam. Nieważne. Oni w ogóle tak dziwnie mają to biuro. Naprawdę dziwnie i najgorzej będzie, jak się zaczną misje u Reja Boccino. Dobra, portret zabójcy. Come in, Nico. Hi. So, you fought in the war. You know a lot. Yes, you're looking for some people. We're all looking for that special someone. But most of us don't want to kill them when we find them. Most murders are committed by people you know. Most wives are killed by their husbands. Yes, and my wife had better stop sleeping with that tennis coach, or... I'm joking. I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get 100 murders pinned on you. Two, maybe I will help you. Maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go. To będzie ostatnia misja na dzisiaj. Ewentualnie jak naprawdę będzie coś dłuższego, no to wezmę... zrobię to. A potrzebujemy policję. Czy policja, policyjny radiowóz. Dobra. Ale ich wykiwałem. To było dobre. Tutaj te kropeczki oznaczają te niżej, to że ci policjanci są pod metrem, znaczy w metrze jakby, i oni tam chronią. Dobra.
Dobra, nie, bo te... Sereny mnie już denerwowały. Wolałem sobie je wyłączyć. Pewnie wszystkich denerwowały, bo to jest głośne i... w ogóle. No ale niestety musimy trochę się przejechać. Więc odcinek się dzisiaj wyjątkowo chyba przedłuża, sprawdzę nawet. Dobra, około 25 minut jest. Jeśli nikt do nas nie zadzwoni, ci prawnicy też na razie nie będą jakby do nas dzwonić, to będzie git. Ale jeśli do nas zadzwonią, no to będzie trochę przypał. Bo ci prawnicy chyba dopiero się uaktywnią, jak zrobimy trochę misji. Ale naprawdę jak zaczną się te misje u Reja Boczcino, bo tam będziemy mieć dużo, no to... Musimy... Dużo misji na pewno będzie od takiego... też z rodziny McReilly. I tą misję pamiętam. I found this place. There are a bunch of guys hanging around. Well, he must be in there, Nico. Dispose of them all. We're doing a favor for our comrades in the East. You better start doing me some favors soon. Dobra, zaczynamy. Dalej. No, dalej. Nie lubię w GTA 4 chodzić po tych drabinach. Kurczę, a tych gołków to w ogóle nie opłaca się robić. Znaczy, przewrotu. Dobra. No dzisiaj na pewno skończymy. Wolę wziąć taksówkę niż... Yes. Then you are that much closer to finding the man you are after. That strange feeling deep inside, that's the feeling of satisfaction after you did something good. Congratulations. Goodbye. Over here! Where are you going, man? I want to go... Dobra, do kryjówki i tutaj się z wami pożegnam. Wow, I just laid some gas in here. Chyba tutaj też do 30 minut nie dobijamy. No ale jak widać misje tutaj na razie mamy w sumie zrobione wszystkie. Będziemy czekać na tych prawników, bo oni na pewno się odezwią. No i zobaczycie co się stało z tym Romanem też. Co ten Dimitri znów planuje. Na tą wyspę na razie nie możemy się udać jakby. Chyba po misjach u Reja Boczcino będziemy mieli taki dostęp i tam zacznie się już ta cała afera z diamentami, które łączą też te dodatki, bo głównie o to tam chodzi. Dobra, no to tutaj będziemy kontynuować misję United Liberty Paper. Pakiego będziemy robić po Francisie i po tym United Liberty Paper. Statystyki. Prawie 30% gry, to jest prawie połowa w sumie, więc jesteśmy blisko połowy. Mam nadzieję, że w 40 odcinkach na pewno się zmieścimy. Tutaj dla Playboya została ostatnia misja, dla Francisa mamy jeszcze dużo. Dokończymy chyba wszystkie misje dla ULPC, bo zostały dwie.
No i co? Ja się będę z wami żegnał. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek wam się spodobał. No i nie zapomnijcie podać swojego ulubionego momentu filmu w komentarzach. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!